Cześć kochani, witajcie, ja jestem Beata i witam was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy w Stambule i dzisiaj przychodzimy do was z bardzo ciekawym materiałem, ponieważ pokażemy wam, jak wygląda prawdziwy turecki Ramadan. My do Stambułu przyjechaliśmy już 2 dni temu. Z uwagi na to, że nie pościmy i jakby nie celebrujemy tego Ramadanu, to nie wczuwaliśmy się w to tak mocno. Natomiast moi teściowie obchodzą Ramadan, czyli jakby poszczą w ciągu dnia, a jedzą wieczorami, więc dzisiaj zabierzemy was na cały dzień z tego, jak wygląda Ramadan w prawdziwej tureckiej rodzinie. I zaczniemy już od dzisiejszego poranka, ponieważ my nie zaczęliśmy teraz tacy świeżi i wymalowani, jak tutaj widzicie, tylko zobaczcie sami, jak wyglądał nasz poranek. Kochani, słuchajcie, 3:30, my właśnie się obudziliśmy na sahur, czyli na ostatni posiłek przed wschodem słońca. Jak widzicie, jest bardzo ciężko wstać. Mama właśnie robi menemen. Obudził nas ser zapach pomidorów. Także... O! Słyszycie? Budzą całą ulicę, żeby wstali na ostatni posiłek. Otworzysz okno? Słyszycie to? Słuchajcie, chodzi koleś z bębnami tutaj między uliczkami i budzi całą ulicę, żeby wszyscy wstali na ten sahur. No, powiem wam, pierwszy Ramadan jak dla mnie. To jest jak ciała. Jezus, jak ja wyglądam w ogóle, no masakr. Ale teraz czujesz taki głodno, nie? Ja czuję głodno. Jeszcze nie, ale jak zobaczę menemen, to będę. Powiem wam, że poszliśmy spać po północy, więc... Mój mózg jeszcze śpi, w ogóle nie wiem, co się dzieje. Dobra, idziemy jeść. Słuchajcie, jeszcze mamy jedno sprostowanie. My z Józiem nie pościmy, my jemy w ciągu dnia, tak jak jemy za każdym razem. Natomiast mieszkamy teraz u moich teściów i moi teściowie postują, także chcieliśmy dzisiaj do nich dołączyć właśnie na ten sahur, bo no, nie udało nam się wcześniej. No bo nie są to nasze pory na jedzenie, ale stwierdziliśmy, że chociaż raz dołączymy. Już jest gotowe? Okej, idziemy. Wiesz? Jeszcze nie. A, jeszcze nie. Już nawet głodniej je powoli. Uwaga, uwaga, uwaga. O. To mój talerz na pewno. Mój ukochany serek. Powiedzmy wszystkim, to jest pekmez. To jest tahin pekmez. Serek. Meremen. Serek. Warzywka. Tu jest mamsur. Dżem. Wygląda ci jak bardzo. Sużyk jogurt. Chem sużyk, chem sim. Ten antykasyna. Açık doğru değil mi? Açık anne, çok açık doğru. Głodna jesteś? Troszkę. Już troszkę jestem. No będzie si, if you want to eat. Reçel eksik. Reçel var orada. Ne? Var, var, reçel var. He. Bal eksik. Evet. 4:15. Wracam do spania po jedzonku. Pyszne było. Pyszne było. Umieram. Idźmy spać. Dużo było? Tak. Już fastem jesteś. Nie jestem. Wcale nie postuję. No to następna będzie dinner. Kolacja. Tak, tak, tak. My jeszcze zjemy 3 razy do tej kolacji. Chodź, idziemy spać. Dobrze. Okay.
to jest gdzie? Zawsze dużo ludzi. Pani, widzicie te tłumy za nami? Dzisiaj jest ostatni dzień Ramadanu i ludzie szaleją, ponieważ jutro zaczyna się Bajram, czyli takie ichniejsze święta. I tak jak u nas galerie handlowe przed świętami są pełne, tak tutaj wszyscy, absolutnie wszyscy robią zakupy. Słuchajcie, chwilkę przed wyjściem z domu oglądaliśmy wiadomości i w wiadomościach mówili, żeby absolutnie nie iść do Eminonu, czyli do dzielnicy, gdzie jest Hagia Sofia i Grand Bazar, bo tam jest takie tłumy, że po prostu absolutnie nie ma szans na zakupienie czegokolwiek w jakimś optymalnym czasie. My jesteśmy teraz w centrum dzielnicy, gdzie mieszka rodzina mojego męża, czyli w Umranie. To jest dzielnica, już wam wiele razy mówiłam, która liczy 2 miliony mieszkańców. Nie jest ona największa właśnie tutaj w Stambule, ale po prostu ile tu jest ludzi, to myśmy czegoś takiego nie widzieli, czy ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Powiem wam, wszyscy kupują na potęgę, ale co więcej, jak zastanawialiście się, czy w Turcji rzeczywiście wszyscy postują? Nie, bo restauracje również są pełne i kawiarnie, także akurat teraz jesteśmy w takiej części tylko sklepowej, więc tutaj nie ma, ale za chwilę jak tam dojdziemy, to wam pokażę. Ludzie są po prostu wszędzie. Słuchajcie, my jesteśmy tylko dzisiaj na śniadaniu, które jedliśmy od niecałej 3:15 nad ranem, więc to jest nasz pierwszy przystanek. Czyli soczek. Jak widzicie, wszystko jest otwarte, mnóstwo ludzi dalej. Zmieniliśmy co prawda okolicę, jesteśmy teraz w dzielnicy Kadikuj. Przyjechaliśmy tutaj na troszkę zakupki, ale też trochę na spacer, więc zabieramy was oczywiście z nami. Też wam pokażemy, jak obchodzony jest Ramadan właśnie w Turcji w ciągu dnia w mieście. Także zobaczycie sami, jak to wygląda i jak to wygląda naprawdę. Polecam wam serdecznie soczki właśnie w Turcji. Ja po prostu je uwielbiam. Oni mają tak dobre owoce, że tutaj mamy pomarańcze, granat, jabłko i ananas. Pyszne to jest. Jeszcze na. No już granat powiedziałam, tak. I co pyszne? Taka bomba witaminowa. Jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić tutaj uwagę, słuchajcie, powiem wam, jest to, że w Turcji nie mają takich jabłek jak u nas. No bo my jesteśmy, słuchajcie, krajem na jabłkach zbudowanych i mamy przepyszne jabłka. Tutaj mają jabłka, ale zielone i one są dość kwaśne, także w tym soku rzeczywiście wybija się taka kwaskowość tego jabłka. Natomiast jeżeli chodzi o granat, powiem wam, tyle razy kupowaliśmy w Polsce tak pysznych granatów jak tutaj, to nie udało nam się dostać. Jest małżonek, to jest. No. Granaty są najlepsze, co? W Turcji. It's sweet. Tak, są bardzo, w ogóle nie są, jakby słuchajcie, kwaśne, są przesłodkie, są przepyszne. No, także nasze drugie śniadanko. Pokaż też kopię. No tak Ramadan wygląda. No. Nie ma Ramadanu. Wszyscy płaszczą. Tutaj patrz. Nie ma Ramadanu. Więc tak, tak to wygląda i wszyscy szaleją, bo dzisiaj robią ostatni dzień zakupów przed świętami. I my też w tym tłumie. Powiem wam, że jest dzisiaj tylko 20 stopni, ale jest naprawdę przegorąco. Także usiedliśmy na jakąś zimną kawkę. Powiem wam jeszcze, że jeżeli chodzi w ogóle o ten Ramadan, to wygląda to tak, że nie można jeść ani pić niczego, ani wiecie, żadnych używek, czy można palić papierosy, też nie może ich palić pomiędzy świtem a zmierzchiem. To, co się dzieje, to to, że meczet jakby nawołuje, że już jakby zachodzi słońce i można siadać do kolacji. Dzisiaj wam to też nagramy, dlatego że będziemy spędzali kolację właśnie do taką ostatnią ramadanową z rodzinką. O, jesteś. Chodź. Tak, no za gorąco. Powiedziałam mężowi, chodź, usiądź obok mnie. Nie, 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 siądę sobie naprzeciwko. No. Więc dzisiaj zabierzemy was też na kolację. Jeżeli chodzi o to śniadanie, to jest też bardzo śmieszne. Słuchajcie, oni nastawiają sobie budzik na właśnie tam około 3. No mama dzisiaj nastawiała na 3:30.
4.30 nas obudziła. Ale na około 4, tak jak wam pokazywaliśmy, ten chłopak, który grał na tych bębnach, słuchajcie, on tam chodzi po to, żeby obudzić całą ulicę, żeby wstała, bo jeszcze mają tam 1,5 godziny do świtu. Więc było to bardzo zabawne. Zjedliśmy przepyszne śniadanko. Posiedzieliśmy z rodzinką chyba, nie wiem, do 5, ale powiem wam, że później padliśmy i wstaliśmy o 12, więc... Dla bezrobotnych taki ramadan, świetna sprawa. Ale... No. Budzą się. Kolację. A, bo są tacy zmęczeni, tak. No tak, ludzie mówią, że jak się właśnie na przykład nie pracuje, no to, to jest normalne, że właśnie wstają ci ludzie po prostu pod wieczór już, tak? No bo jedli o 5 rano, no to śpią sobie tam 8-10 godzin i jak wstają, to już praktycznie trzeba szykować kolację. No jest to dość zabawne. Powiem wam, że ja też się spodziewałam trochę, że na przykład będzie bardziej restrykcyjnie pod takim kątem, rzeczywiście będzie więcej miejsc zamkniętych. Nic nie jest zamknięte. Słuchajcie, wszędzie są tłumy. My dwa dni pod rząd próbowaliśmy się dostać takiej naszej, jednej z ulubionych takich cukierni niedaleko od twoich rodziców na baklawę. Nie było szans, po prostu ludzie kolejkowali na stoliki, to nam się nigdy nie zdarzyło. Więc oczywiście wieczorem jest jeszcze więcej ludzi, bo rzeczywiście jest ta część Turków, którzy postują. No i wychodzą jakby dopiero po zmroku, kiedy wiecie, zjedzą i są gotowi do życia. Natomiast powiem wam, że tylu ludzi to myśmy nie widzieli. A myślisz, że po tym jutrze, po Bajram będzie mało ludzi? Nie wiem, teraz nie wiem, bo wiesz, to jest już bardzo dawno nie było. No właśnie, ciekawe jak to będzie wyglądało. Ja też nie pamiętam już, wiesz. Ja myślałem, kiedy byłem ramadan tutaj, to było taki ostatni dzień, było taki szalony. No. Ale już było pusto. No liczymy na to, a w ogóle słuchajcie, Józia mi mówi przed tym, jak tutaj przyjechaliśmy, zobaczysz, to będzie taki super okres, bo nikogo nie ma na ulicach, ludzie siedzą w domu. No gdzie ci ludzie w domu? Gdzie ci ludzie są w domu? Także no jest to dość zabawne. Ale powiem wam, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie i od jutra zaczynamy odwiedzać rodzinę, tak? Że będziemy chodzili od cioci do cioci do cioci do cioci, tak. U nich te święta trochę inaczej wyglądają. A to jak twój dziadek żył, to było tak, że była jedna duża kolacja i wszyscy przychodzili do dziadka, czy nie? No nie było kolacji. Było zawsze słodkie. A, bo oni na słodkie, że baklawy wszyscy robią, tak? Herbata i słodka. Pyszna kawa. Kawa jest bardzo pyszna. Każda bardzo dobra. Mamy, słuchajcie, mrożone americano i jest naprawdę bardzo dobra. No, także słuchajcie, zobaczymy. Pewnie zjem jakieś 30 kilo baklawy w przeciągu. Ile ty mówiłeś, że w zeszłym roku zjedli w Turcji? 600 tysięcy ton. W zeszłym roku podczas tego święta zjedzono baklawy w Turcji. Dużo. Naprawdę dużo. Trochę dużo. No. Pójdziemy później do OXXO. A pokaż wszystkim, że sobie kupił, słuchajcie, wczoraj nowe okularki właśnie tutaj w Turcji. Piękne. W ogóle jestem zaskoczona, bo zazwyczaj jest tak, że takie marki międzynarodowe są dużo droższe tutaj w Turcji niż w Polsce. A te okulary kupiliśmy taniej niż nawet na lotnisku oglądałeś podobny model i były dużo droższe, więc trochę nas to zaskoczyło. No ale piękne. Wiesz, czasami nigdy nie rozumiałam to. Dlaczego jest to inne? Czasami jest tańszy. Tak, to prawda. Czasami nie, nie. Mhm, to prawda, to prawda. No jutro kupiliśmy buty. Wczoraj. Nie. Jutro. No. Było 1000 lira. Czyli 80 zł. Dwie buty. A. Było polo. Tak. Słuchajcie, wczoraj Józio poszedł z kuzynem, czyli z siostry. To jest nic. Siostrzeniec. Kupić buty i poszli do takiego sklepu, który ma, wiecie, tylko takie marki jak Adidas, Nike, tam był też Ralph Lauren, Polo i tak dalej. Tak. Calvin Klein, jakby generalnie, wiecie, marki tylko. I słuchajcie, była jakaś promocja i to tylko wczoraj była ta promocja. Jak wyszliśmy tam wieczorem, to już nie było w ogóle butów na półkach. Była promocja, że jak kupisz jedną parę, to druga jest za darmo, jakakolwiek druga para jest za darmo, więc ten właśnie siostrzeniec kupił sobie buty tego Ralpha Lorena czy Polo? Tak, za, słuchajcie, 1000 lira i dobrał sobie do tego kolejne buty za darmo, czyli za 80 zł ma dwie pary oryginalnych butów, więc jak już mi o tym powiedział, to wieczorem tam pobiegliśmy, no i niestety już nie było butów w domu. Naprawdę przysięgam wam, półki były puste, jakby bo oni tak mieli fajnie podzielone, że były regały podzielone na rozmiary,
to przysięgam wam, że na moim rozmiarze były trzy pary butów, takie okropne. Kurczę, szkoda. To było cleaning magazyn. Tak, oni chyba po prostu czyścili dokładnie magazyn, to jest super metoda, także zobaczymy, czy jeszcze jakieś okazje się tutaj trafią, no bo tak jak Józia wam powiedział, dzisiaj jest ostatni dzień i jutro zaczynają się święta. Jutro będzie zamknięte sklepy? Okej, czyli jutro sklepy z ubraniami są zamknięte, ale restauracje nie. Restauracje nie. Tylko okej, czyli taka nasza, powiedzmy, niedziela handlowa. No dobra, to zobaczymy, jak będzie. Ale shop ma swój biop. Aha. No nie wiem, no. Tu nie ma logiki, tu nie ma logiki. Zobaczymy. Wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądał. Powiem wam się bardzo ekscytuje. Nie ma zasady. Tak, pierwsze święta w Turcji. Jeżeli chcesz otwierać twój sklep... To możesz otworzyć. A to są moje pierwsze święta w Turcji. Twoje też? No, mieszkałeś tu kiedyś? 10 lat nie było. 10 lat nie było cię? Bo to jest każdy rok. W innym miesiącu, tak. Razem. Ale rodzina się bardzo cieszy, to na pewno. Kochani, po kawce i małym spacerku i malutkich zakupkach. Malutkich zakupkach. Okay. Przyszliśmy na spacer do dzielnicy, która nazywa się Moda. Tą dzielnicę też już wam pokazywałam nieraz, bo jest jedną z naszych ulubionych. I zobaczcie, jak tu jest pięknie. Tu mamy wodę. Tak, tam mamy nowe budyneczki. Tu mamy starsze budynki, które również są przepiękne. Naprawdę uwielbiamy tą dzielnicę. Tutaj jest też spokojnie, znaczy spokojnie, słuchajcie, tutaj też jest pełno ludzi. Pełno ludzi wszędzie, oczywiście. Wszyscy sobie chillują, to jest bardzo fajne. Zobaczcie, jak te panie tutaj za nami. Ludzie po prostu siadają sobie na trawce, albo mają swoje krzesełka, albo mają swoje kocyki. Tak właśnie spędzają czas. Tak, zobaczcie. Tam daleko też na schodach są ludzie, siedzą. Tutaj już jakby wracamy, tam jeszcze przed nami jest park, tam też ludzie wszędzie w parku siedzieli na trawce, więc naprawdę jest bardzo, bardzo taka przyjazna atmosfera, aż się chcę odpoczywać, ale powiem wam, że z takim widokiem nie jest najgorzej i też przed nami są wyspy książęce, które też uwielbiamy i też już na nich z nami byliście, także naprawdę widok jest wspaniały. Ale teraz, słuchajcie, powolutku zaczynamy być głodni, no i przygotowujemy się do kolacji. Pojedziemy kupić tradycyjny chlebek, który się nazywa Ramadan Pidesi. To jest chleb, który się sprzedaje tylko w czasie Ramadanu, także wam go pokażemy. Jest przepyszny, bo już go jedliśmy. I jedziemy do mamusi na kolację. Także będzie dużo rodziny? No, siostra, dzieci. A, to wszyscy przyjdą dzisiaj na kolację. To jest ostatni miesiąc. Przed świętami, tak. No, także zobaczycie, jak wygląda taka prawdziwa rodzinna festa, czyli typowy po prostu obiad u nich. No. Aşağı doğru indiğinde kochani, dojechaliśmy już do dzielnicy, w której obecnie stacjonujemy i właśnie udajemy się do jednej z piekarni, nie jedynej na tym osiedlu. Słuchajcie, jest kolejka przed wejściem, żeby właśnie kupić ten chlebek na Ramadan, o którym wam mówiłam. Uwaga, patrzcie teraz. To jest wszystko kolejka do piekarni. Kolejka, kolejka, kolejka. Zobaczcie, to jest piekarnia. W ogóle tak wygląda ten chlebek, zobaczcie sami. Czyli jest troszeczkę inny i jest bardzo duży. Zobaczcie, to jest moja dłoń. To jest taki wielki, okrągły chlebek. Tak to wygląda i wszyscy tutaj kolejkują sobie. Co, nie ma? Nie ma kolegi? I will text him, but we should go to queue first. Tak, słuchajcie, myśleliśmy, że się uda nam wcisnąć bez kolejki, bo jakby przyjaciel Józia tutaj pracuje, znaczy jest właścicielem właściwie, ale nie ma go dzisiaj niestety, więc będziemy kulturalni. Staniemy w kolejeczce i poczekamy sobie. No, na chlebuś. A ten chlebek jest naprawdę pyszny. Jest taki bardzo miękki, z czarnuszką. Nie, czarny sezam tam jest. Czarny sezam jeszcze... Nie, tak, tak. Pycha, pycha, pycha. Jeszcze grubsi? To jest gruba. Tak, taki pulchny. O, nadgruby, pulchny. Pyszny. Zobaczcie, każdy wychodzi z chlebkiem. Całe siaty tego. I zaraz my. Albo lages. Pisz. Powiedz. So we are waiting because they are inside of this. Świeże dają, słuchajcie. Świeże cieplutkie chlebki.
Tak wygląda chlebek po upieczeniu. Zobacz, co świeżynki wychodzą. Jezus, lepiej. Oczywiście prawdziwa higiena, nikt nie nosi rękawiczek po płocu. Ale słuchajcie, pyszno i tak będzie. Evet, 125, 5 tane, 2 tane. Çekame tak. İle zapłaciłeś? 125 lira. 1 tane. Czyli... 8... 13 zł za 5 chlebów. 1 tane. 13 zł za 5 wieżachnych chlebków. Dlatego jest tutaj taka kolejka. Czekamy na świeżynkę. Prostowos. To są już nasze. O, jak pachnie świeżym chlebkiem. Mamy to! Zobacz, co to za pyszność. Bardzo gorąco. No. Idziemy do domku. Bye bye, ja? Uhuhu, aşçı! Evet. Göstereyim sana yemekleri. Bu bulgur pilavı. Bulgur. Bu domates çorba. Pomidorova zupa. Bu da karnıyarık, patlıcan. Patlıcan. Bak ev sallı. Böyle ev sallı kızım. Hacı. Sofrayı da çek. Çekeceğim. She was introducing food. Cała rodzina, tak? Gelin mi? Ale już jest stół gotowy prawie. No. Jeszcze 20 minut do zaciemku, do, żeby słońce zaszło, tak? I wtedy jemy. Tak. Nie, o, 6 minut. Ktoś przyszedł. Mirza chyba. Albo Attila. No, tej zaś. Wszystko jest gotowe. Co czekamy? Głodna jestem. Na tanie kurze. Już 6 minut. Jeszcze jakaś randomowa ciocia przyszła. Dobra, zobaczcie. Mamy bulgur. Zupa pomidorowa. Ale z prawdziwych pomidorów, nie z koncentratu. I mamy faszerowane bakłażanki. Dla ciebie jest wegan, to widzisz? Bez mięsa, no. Tak. I tam połowa mięsa. I jeszcze reszta się robi. No. Za. No. Yusuf. How many spoons you want? Mało. Ish. And you? One spoon. Bere to raczej. Jeszcze kule. Słuchajcie, to jest znak, że można już jeść. Pokażę meczet.
Zobaczcie. Za oknem. Meczet. Ezan. Şimdi başlıyoruz ha? Anne? Şimdi yemek başlıyor. Yemek başlıyor, iftar başlıyor. Ramazan iftar. Aha. Yemek başlıyor. Więc mama właśnie powiedziała, zaczynamy teraz jeść. Już jest znak, że można. O, jeszcze ludzie przychodzą. Co robisz? Wystaje specjalne bez mięsa. I my jok, no jok, tam. Jok. Super. Szykle. Patrz, kitany dawa. We have two more. Kitan dawa. Yarın da yersin olmazsa. Bulgur yok. Pilavı. Hı. İmam Bayez aslında öyle olmaz. İmam Bayez'i soğan. Çok soğan. Soğan değil. Soğan değil. Bu soğan değil ki. Ne? Soğan yok onda. Çok az var. Böyle yapmıyoruz onu şey. Çeşitli yapmıyoruz. Bu şey. Sarımsak. Soğan böyle ama şey yapıyoruz. İmam Bayez'i sonuçta. O İmam Bayez'i evet. Aha. No i słuchajcie, kolejny punkt, herbatka. Zjedliśmy jako pierwsi, jako zwierzątka, więc teraz czas na herbatkę. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych zasad. Inni jeszcze jedzą, robią sobie dokładeczki, a my będziemy już jedli ciastko i pili herbatkę. A co to za ciastko? To nie jest baklawa, tylko to jest takie... Siekierpary. Zobaczcie, takie bardzo mocno nasączone. Pyszne. Miód czy... Miód, ja. Miód, pycha. Wylej, nie? Nie? Co robisz? A ty? Co robisz? Grawę. İki litre. Tamam. Tata robi słodycze. Patrz, co to jest. Ne kadar şeker koyacağım? Kilo. Kilo. 2,5 kilo sugar. Ale pamiętasz, wy macie takie paczki. 5 kilo, 2 kilo. No tu już patrz tutaj. No. To jest, we call it chlebek. Chlebek? Chlebek sweet. Słodki chlebek to tak. Because it's shape of chleb, slice of chleb, and then you just do it. Z cukru po prostu. Tak. And you buy kajmak, and with kajmak you eat it. Kajmak lubię. And he's doing soup. Annem burada mı? Annem namaz kılıyor. Açayım mı ben onu? Açabiliyorsunuz. Olur. Ayıyorum. Hadi çok basit. Hold it, I will do it. Huh? Sart. Sart? Sert. Sert. Çok sert. Hold it, I will do it. Nice. Çok sert ama geliyor. Ah. Hey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Jeszcze więcej cukru. Bzymy w nadmiary. Cztery osoby w poszukiwaniu cukryny. Dla króla. Tak, dla króla. Król zrobi... Ciasto. Ciasto. Tak. I wszyscy, znajdź mi cytrynę. Cztery osoby szukamy. Słuchajcie, to rzadkość w tureckiej kuchni, żeby mężczyzna tutaj się zabierał za dlatego podziwiamy z takim zapałem. Ale patrz, to jest taki... Karmel. Karmel.
Chlebuś. Ale to jest chlebuś kupiony. Tak. Aha. Kapacana. Co jest jego podjesty, tak? Czyli poleję to wszystko tym karmelem, tak? Tak. Bardzo dobrze się. Aha, co? Tam it becomes very light. Taki miękki. No. I kajmak i już. Super. Pekliorus. Hon hepsini mi koyacaksın? Aha. Słuchajcie, tata dalej tworzy ciasto i zostaliśmy wysłani do sklepu po kajmak. O Jezus, straciłam światło. Bo na wierzchu tego chlebka polanego cukrem, czy tym syropem cukrowym, będzie jeszcze, słuchajcie, kajmak. Także idziemy kupić kajmak, bo go tata nie znalazł. I wam od razu pokażę. Dzisiaj kupiłam sobie, słuchajcie, szalik. 100% kaszmir. Jest przepiękny, powiem wam szczerze, taki jaśniutki. Super. No, także idziemy polować na kajmaczek. Jak to w Turcji, nic nie jest nigdy zamknięte, więc na pewno będzie mnóstwo otwartych sklepów. Słuchajcie, szybki sukces. Znaleźliśmy sklep z nabiałem świeżym. Idziemy szukać, czy jest kajmak. Böyle mi paketli? Benim eşim yabancı da böyle. Evet, şu arada farkındayım zaten. Sıkıntı yok canım. Çok güzel kaymak ama. Hazır ama paket değil lazım. Ama. Daha çok var. Paket benim sana küvet var. Var mı? Var. Ben onu kaplara da koyarım. Ya abla biz ekmek kadayıfı yaptık. Ekmek kadayıfı mı diyor? Yok, ekmek tatlısı. Kadayıf anlat. Ekmek kadayıf değil mi? Ekmek tatlısıdır. Doğrudur. Evet, onun üzerine. Böyle yuvarlak. Ama, aynı. Ama var ya. Seviyorum. Ben sana benim sıkıntı yok. Ama var ya. 3 tane de alıp gelin. 3 tane Yusuf. Daha çok var, ben veririm sana. Alabalık mı? Sen Rize'li misin? Rize'li. Bizde Rize'li. Öyle mi? Neresinde? Kendirli köyü var. Allah seni yiyorsun, değil mi? Ya olsun çeksin, beni çekiyor. Tamam. Yurt dışı nereye getiriyor? Polonya'da. Polonya, Polonya selamlar sevgilerimiz. Pozdrowienia. Hemşerim. Üçünü alalım. Tamam, daha fazla var kardeşim. Ama şöyle bir şey diyeyim sana, kaç kişisiniz? Świeży. Ya biz ailede 6. Patrzcie, można w tym sklepie nawet kupić taki miód w całym takim, jakby, no wiecie, prosto z pasieki, prosto z ula. Mega, co? No i świeży kajmaczek. Miam, miam, miam. Słuchajcie, ostatni krok, już prawie gotowe. Aha. Zobaczcie, jak napęczniał ten chlebek. Wszystko w tym cukrze. I na wierzch kajmak, huh? No, porcjon, aha. Sonra kajmak. Porsyon. Aha. When you eat it. Aha. Super. Ekstra. Made in baba. Zrobione przez tatę. No, super. Słuchajcie, ja już przebrałam się w piżamkę. Misja wykonana z sukcesem. Kupiliśmy kajmak, ciasto gotowe. Więc jak widzieliście, tak wyglądała nasza kolacja ramadanowa. Jutro zaczynamy tureckie święta, także zostańcie tutaj na tym kanale z nami. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji, będzie mi niezmiernie miło. I zapraszam Was już za kilka dni na kolejny film, gdzie pokażemy Wam, jak Turcy obchodzą święta. Chcesz powiedzieć papa? Tak. No i jeszcze może zaprosi Was. Jak było? Było super, tak. Wszystko było. To był konkretny dzień Ramadan. Tak, to był taki prawdziwy ramadanowy dzień, a już za kilka dni będzie Bajram. No. Do zobaczenia, dziękujemy, pa!